Cześć, tu Magda z kanału Wnętrza Zewnętrza. Dzisiaj opowiem Wam o imponującej metamorfozie mieszkania, którą udało się przeprowadzić w niezłej cenie dzięki malowaniu. Mieszkanie, o którym mowa, zostało kupione inwestycyjnie pod wynajem i tak się złożyło, że to my mieliśmy to mieszkanie przygotować, by do wynajmu się nadawało. Gdy zobaczyliśmy zdjęcia tego mieszkania, od razu wiedzieliśmy, że będzie dużo roboty, że to nie będzie tylko wstawienie innego mebla i dodanie ładnych poduszek. To nie było mieszkanie na taki delikatny homestaging. Tam w ogóle nie było kuchni. Stała tylko stara kuchenka, z tego co pamiętam. Płytki były żółte, ściany brudne, łazienka też nie była remontowana miesiąc temu, tylko miała już swoje lata. No i trzeba było się zastanowić, co z tym zrobić, czy wprowadzać całą ekipę remontową i poświęcić teraz z pół roku czekania na taką ekipę, a potem pół roku na remont i przy okazji bardzo duży budżet, bo remonty mieszkań w Warszawie, takie kompleksowe, to nie są małe pieniądze. Czy może jednak lepiej zrobić coś innego? I tym razem właśnie postawiliśmy na plan B. Oba pokoje były właściwie puste i w dobrym stanie, więc tam nie trzeba było wprowadzać większych zmian, tylko powiesić zasłonki i wstawić trochę mebli, takich jak sofa, łóżko, komoda, jakieś biurko, krzesła, stół. Takie podstawowe meble, z których na pewno każdy skorzysta, a zarazem, żeby to były meble neutralne, w neutralnej kolorystyce, w takiej, której większość osób będzie mogła się odnaleźć. W mieszkaniach na wynajem warto zostawić trochę przestrzeni na rzecz osoby, która się będzie wprowadzała. Często ludzie mają jakieś swoje meble. Pierwsza osoba, która potem wprowadziła się do tego mieszkania, miała swój fotel, więc dobrze, że w pokojach było miejsce na właśnie te dodatkowe rzeczy, które przyjeżdżają razem z najemcą. Jednak więcej uwagi trzeba było poświęcić kuchni i łazience. Łazienka wyglądała naprawdę mocno nie dzisiejszo. Ta deska, delfinki, sami rozumiecie. Jednak gdy mocniej się przyjrzeliśmy, okazało się, że łazienka spełnia swoje funkcje i tak naprawdę jej największą wadą jest to, że wygląda nieestetycznie. Zaczęliśmy od przemalowania płytek, które były takie beżowo-kremowe, miały taki nieregularny wzór i już po tylu latach trochę nie było wiadomo, gdzie jeszcze jest ten wzór, a gdzie już zaczynają się jakieś zabrudzenia. Dlatego dokładnie je umyliśmy, oczyściliśmy, odtłuściliśmy i pomalowaliśmy farbą do płytek szarą. Płytki na ścianach są białe, sprzęty też białe, cała ta ceramika, więc to wszystko jest taka neutralna kolorystyka. Biały w połączeniu z tą szarością na podłodze to już zaczęło wyglądać trochę bardziej współcześnie. W końcu szarości są teraz modne, prawda? Gdy podłoga była już gotowa, zabraliśmy się za wymienianie takich elementów jak deska klozetowa czy słuchawka prysznicowa. I nie tylko dlatego, że delfinki są dość kiczowe i mogłyby odstraszać potencjalnych najemców, co też przez to, że jednak z deski klozetowej czy słuchawki prysznicowej korzysta się dość bezpośrednio i myślę, że każdy chciałby mieć w swoim mieszkaniu te elementy w łazience czyste, nowe, po których nie widać śladów starości. Przy okazji wymieniliśmy też spłuczkę, bo już była trochę pożółkła, i lustro. Nowe okrągłe w ramie nadało tej łazience przytulności i sprawiło, że zaczęła prezentować się zupełnie inaczej. Na koniec wstawiliśmy nową pralkę i naprawdę łazienka prezentowała się wtedy o niebo lepiej. Zresztą sami widzicie. Kuchnia wymagała o wiele więcej pracy, ponieważ malowaliśmy nie tylko płytki na podłodze, ale też płytki na ścianach. Malowanie płytek jest dużo bardziej czasochłonne niż malowanie ścian, w dużej mierze ze względu na fugi, które jednak są taką nierównością, o którą trzeba dodatkowo zadbać. Farba do płytek też dość szybko schnie, dlatego trzeba uważać, żeby nie porobiły się zacieki. Mimo wszystko jest to zadanie, z którym raczej każdy powinien sobie bez problemu poradzić. To w końcu tylko malowanie i nie wymaga jakiejś specjalistycznej wiedzy. Pomiędzy malowaniem poszczególnych warstw trzeba trochę odczekać, dlatego lepiej przeznaczyć na taką metamorfozę kilka dni, a nie jeden. Dla mnie przy tej metamorfozie wyzwaniem było obklejenie gniazdek, włączników do światła. I tu taka rada dla Was, nie obklejajcie ich, jak będziecie sami malować, tylko odkręćcie i przykręcicie z powrotem po malowaniu, a może się okazać, tak jak było w naszym przypadku, że te stare gniazdka na tle nowej białej farby będą wyglądały na żółte i tak warto wtedy kupić nowe.
farby do płytek kosztowały około 280 zł i oczywiście przeprowadzenie tej metamorfozy było dość czasochłonne i angażujące, no ale oceńcie sami, czy kucie tych płytek i wymienianie ich na nowe nie byłoby bardziej angażujące i zdecydowanie droższe? Gdy już płytki w kuchni pomalowaliśmy i daliśmy im kilka dni na dobre wyschnięcie, tak żeby były odporne, wstawiliśmy nową kuchnię z IKEA. I ta kuchnia to była połowa kosztu całej metamorfozy mieszkania. Zabudowa kuchenna ze zlewem, piekarnikiem, lodówką, kuchenką kosztowała 5000 zł plus montaż 800. I pewnie zaraz w komentarzach odezwie się ktoś, kto powie, że dało się to zrobić taniej. I ja nie będę zaprzeczać. Myślę, że da się kupić gdzieś w marketach budowlanych na wyprzedaży kuchnię, może nawet za kilkaset złotych, ale nie chodziło o to, żeby zrobić zupełnie najtaniej, tylko jednak, żeby komuś dobrze się w tym mieszkaniu mieszkało. Żeby taka kuchnia była wygodna, praktyczna, nie psuła się i była naprawdę solidna. To inwestycja na lata. Przecież nawet jeżeli kiedyś w tym mieszkaniu będzie robiony jakiś większy remont, to szafki można zdemontować i zamontować raz jeszcze. Na koniec porozmawiajmy o pieniądzach. Cała metamorfoza kosztowała około 11 tysięcy złotych, z czego połowa to jest właściwie kuchnia. Zabudowa, która kosztowała bodajże 4931 plus montaż 800. Meble i pralka kosztowały około 3-4 tysięcy, a reszta to są jakieś drobniejsze wydatki. Co mieści się w ramach drobniejszych wydatków? Na przykład farby, 280 farby do płytek, 80 farba biała do ścian, na przykład żarówki, które kosztowały 120 zł, same żarówki, oraz wałki, pędzle, słuchawka prysznicowa, deska, lustro, akcesoria kuchenne, bo w końcu dobrze, żeby jakieś chociaż podstawowe wyposażenie w tej kuchni również się znalazło. I chociaż każdy z tych wydatków jest nieduży, to wszystkie razem dają właśnie taką większą kwotę. Dzięki malowaniu udało się uniknąć kompleksowego remontu i zmieścić w naprawdę niedużym budżecie. Uważam, że 11 tysięcy za odświeżenie i umeblowanie tego mieszkania od zera to jest naprawdę dobra cena. A po co właściwie Wam o tym opowiadam? Chcę, żebyście pamiętali, że zawsze mamy różne opcje, a obecnie w sklepach są dostępne tak różnorodne produkty do wnętrz, które dają nam tak fantastyczne możliwości, że warto o nich wiedzieć i z nich korzystać. Wiadomo, że malowanie płytek to nie jest rozwiązanie na każdą okazję. Traktuję to raczej jako rozwiązanie tymczasowe, które starczy na kilka lat, a potem i tak ten remont będzie potrzebny. Jeżeli teraz nie lubimy naszej kuchni, nie lubimy naszej łazienki, nie lubimy kolorystyki, na jaką trafiliśmy, albo jaką wybraliśmy sobie parę lat wcześniej, to nie musimy czekać, aż uzbieramy pieniądze na duży remont, tylko możemy wprowadzić małe zmiany już wcześniej. Nie w każdym wnętrzu to ma sens, ale jest bardzo dużo łazienek oraz kuchni, w których pomalowanie płytek, a może też i mebli, pozwoli nam bardzo wpłynąć na charakter tego pomieszczenia. Co więcej, powiem Wam, że sama tę myśl wzięłam sobie do serca i mamy coś, co chciałam wymienić, ale jest to dość kłopotliwe i w tym miesiącu będziemy to przemalowywać. Trzymajcie kciuki, żeby wszystko poszło dobrze, a ja, gdy już skończymy, na pewno pokażę Wam efekty. Dlatego pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału i łapkach w górę. Mam nadzieję, że zobaczymy się też w kolejnym vlogu.